Zamkniemy, proszę. Pracowałem na kolejce wąskotorowej od 1968 roku. Jako w początkowym fazie, jako konduktor hamulcowy. To jest znaczy, że moim zadaniem było hamować pociąg przed stacjami na przejazd, tam na żądanie mechanika, jak zagwizdał sygnał. To się hamowało ręcznie. To, droga hamowania takiego pociągu miała być 400 metrów. Tam, jak się jedzie do tunelu, tunel, to wszystko jest to ciekawe, bo ja byłem na innych kolejkach. Nie było tuneli takich. Tu było i w górę się jechało, bardzo piękny krajobraz. Piękny do Dynowa, Podgórze Dynowskie. Bardzo pięknie zjeżdżało się z tunelu. Widać było cały ten Dynów, to wszystko. Okolice bardzo i z powrotem. Wie pan, no naprawdę to jest dla ludzi bardzo dobra rzecz.